Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w nowym projekcie Zagrajmy W, a tym razem zagramy sobie w Lords of the Fallen wersji na konsolę PlayStation 4. Strasznie mi ostatnio ciosaliście kołki na głowie przez dobre pół roku, bym nagrał Dark Souls 2. Ja się do Dark Souls 2 nie mogę przekonać. Nabyłem tą nową wersję też związaną z The Scholarship of the First, coś tam na PlayStation 4, która zawiera ulepszoną całą otoczkę Dark Souls 2, jednak nie mogę odnaleźć się w tej grze tak, jak odnalazłem się w pierwszej części, której dałem 10 na 10. Po prostu dwójka jakoś mi nie do końca pasuje. Nie wiem, to jest moja osobista opinia. Wiele osób uważa, że właśnie Dark Souls 2 jest grą praktycznie wybitną. Mi się dużo bardziej podoba Bloodborne, ale Lords of the Fallen biorę z jednego prostej przyczyny. Ostatnio polecałem takiego jednego nuba, który wziął sobie tą grę na warsztaty i ewentualnie usprawiedliwiając się problemami technicznymi zarzucił projekt. Tak, na pewno nie miał to związku z tym, że dostawał po dupie, ale to... Prawda, Iliachu? Pozdrawiam cię tutaj serdecznie przy okazji właśnie. Nie, oczywiście tutaj całkowicie żartem. To mówiłem Iliachowi, nie udało się nagrać tej gry, ponieważ miał jakieś chore problemy techniczne, o których ja niestety też, z którymi ja niestety też miałem do czynienia w wersji na konsolę PlayStation 4. Ja mam nadzieję, że to usunęli, bo wyobraźcie sobie, że gra na PlayStation 4, która może się wysypać. Autentycznie, no, gra konsolowa, która może się wysypać. Coś, co kiedyś było nie do pomyślenia, bo gry pisane specjalnie pod architekturę konsol ci nie wysypywały, albo zdarzało się to ekstremalnie rzadko. Lords of the Fallen to potrafił, więc ja tutaj jestem właśnie skłonny we wszystko Iliachowi tutaj uwierzyć, że naprawdę miał problem techniczny z tą grą, bo ona została zrobiona przez City Interactive, naszą polską produkcję, naszą polską firmę, która udowodniła wreszcie, że może robić bardzo dobre gry. Nie tylko dobre, nie tylko średnie, ale i bardzo dobre. Lords of the Fallen jest przykładem gry typu Soulsowej, czerpiącej całymi garściami z tego, czego co dokonali już Japończycy, i robi to dobrze. Robi to w otoczce, która mi przypomina Warhammera, dlatego mi się bardzo podoba. Więc myślę, że tutaj oczywiście chciałbym wam polecić kanał Iliacha. Zajrzyjcie do niego, aktualnie nagrywa Styksa, chyba go kończy i prowadzi działania na Twitchu. Rozkręcając tam własną ekipę do Hearts of the Storm, tej moby Warcraftowej, nie, Blizzardowej moby. Więc ja was tutaj tylko na chwilkę przeproszę, zobaczę, że przypadkiem muzyka nie jest za głośna, czy mnie tutaj nic nie zagłusza, ponieważ jak widzicie, o, mamy kursor. Aha, wyszło, no ja, Fragnar wcale nie ma konsoli PlayStation 4, tylko nagrywa na bardzo zaawansowanym emulatorze, który jest w stanie obsługiwać peceta, z peceta. Tak, widzicie kursor? Nie, tak naprawdę to jest zrzut po prostu ekranu z mojej konsoli, nagrywany w specyficzny sposób za pomocą MiriLisa. Bardzo efektywny, ponieważ nie obciąża zupełnie karty przechwytującej, a obciąża tylko w nieznacznym stopniu program, jak i sam procesor, ponieważ nagrywa on pulpit. Więc nic się tak naprawdę tutaj nie dzieje. Nie wykorzystuje mocy obliczeniowej do nagrywania obrazu samego. Więc to jest taka taktyka przeze mnie wypracowana na nagrywanie z konsoli. I dodatkowo też nie nagrzewam w ogóle karty przechwytującej dzięki temu. Dobra, za chwilkę do was wrócę. Zobaczę tylko, czy tutaj wszystko jest cacy. Dobra, już jestem. Wszystko działa idealnie. Więc głośność też myślę, że jest odpowiednia. Zatem zaczniemy nową grę, która jest wydana, została wydana w zeszłym roku. I tak wiem, że nie skończyłem Wiedźmina 2. I tak wiem, że nie skończyłem pewnie jeszcze wielu innych projektów. Ale zrozumcie proszę, że kompletnie nie chce mi się w niej grać i biorę aktualnie produkt, na który mam ochotę, więc to by było na tyle. Nawet Wiedźmina 3 zagrałem troszeczkę, uważając, że jest to najlepszy RPG chyba, w jaki grałem w swoim życiu, bo fantastyczna, prawda, gra jest wybitna wręcz. Przyszedłem Białe Sady i skończyłem grać, bo nie miałem czasu. Musiałem się zająć pracą, musiałem się zająć inną rzeczą, kobieta i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I generalnie nichuja. Więc teraz zaczynam sobie Lords of the Fallen, nowa gra. Jak widzicie, nie mam tutaj żadnego zapisu. Grałem może tak naprawdę z godzinę w tą grę. Więc też moja wiedza jest bardzo, bardzo okrojona. I będzie to zagrałem tak naprawdę na ślepo. Czyli gram w coś, z czym nie miałem tak naprawdę dużej styczności w dawnych czasach. W dawnych czasach, ale to powiedziałem. W zamierzchłej przeszłości. Kilkunastodniowej.
Dobra, weźmy pierwszy ten i mamy wybór rodzaju magii. Tak, nasza postać jest dość uniwersalna, potrafi się posługiwać zarówno bronią, jak i magią. Dlatego zobaczmy, co tu mamy. Mamy burdę do wyboru. Nieruchomy klon przyciąga uwagę wroga i daje Harkinowi przewagę. Harkin! Będziesz się nazwał Bob. Łatwiej wymówić. Z czasem przywracam mu czar, więc tak, nieruchomy klon przyciąga uwagę wrogów i daje Bobowi przewagę, z czasem przywracam mu część utraconego zdrowia. Szał, potężna aura zwiększająca moc ataku Boba, dająca mu na krótko nieograniczoną ilość energii. Wstrząs, najpotężniejszy sojusznik Boba. Przychodzi mu z pomocą od obalając wrogów potężnym młotem. Taran, potężna moc, która zadaje wrogowi obrażenia, ponadto może ich wytrącić z równowagi lub obalić. Brzmi jako coś trudnego w zastosowaniu. Podstęp. Znowu modlitwa, przejście. Bob przenosi się do wymiaru cieni, każdy jego atak zadaje straszliwe obrażenia, ale przywraca mu widoczność. Przywraca mu widoczność? Jakby było, przywraca mu zdrowie, to bym bardziej rozumiał. Aha, to jest coś dla chyba łotrzyka. Ukojenie. Modlitwa. No i klon przyciąga uwagę wroga i daje Bobowi przewagę, przyspiesza regenerację magii. Coś tu daje, no dobra. Schronienie. Ochronna bariera, która znacząco zwiększa wszystkie rodzaje obrony i odbija obrażenia. Okej. Otępienie. Potężna moc osłabiająca wrogów, spowalniająca ich i osłabiająca ich obronę. Kara. Oko za oko. Bob mści się za wrogie ataki, ogłuszając przeciwnika. Okej. Czyli bierzemy to. I mamy tak. Kleryk. No proszę. Fajny wygląd. To mi się tutaj zgadzam się z Iliachem, że wygląd generalnie jest badasowaty. Mamy jeszcze do wyboru łotrzyka. Sztylety, puklerz. Ciężka tarcza, stalowy miecz. Zestaw wojownika. Zestaw kleryka. Nieposłuszeństwo. Młot. 22 obrażeń. Moc 100. Waga 1,5. Generalnie ja sobie zagram wojownikiem. Tak. Zrobię sobie paladyna. Niekoniecznie kleryka, ale zobaczmy. I przepraszam was, chwilkę, mam telefon, jak zwykle. Okej, dobra, jedziemy dalej. Przepraszam, za to miałem telefon. Więc tak, stalowy miecz dostaniemy, zestaw wojownika. Podsumowanie. Stworzyliśmy paladyna w takim razie. Siła 10, witalność 13, wiara 10, wytrzymałość 8, zwinność 8, szczęście 0. Będziemy bardzo pechowym paladynem. Wybrany ekwipunek jest również, mamy zbroję, miecz i tarczę. Bardzo fajnie to wygląda. Paladyni to samotnicy, którzy... A chciałem jeszcze coś zobaczyć, wiecie? Powiedzmy, a jeżeli wybierałbym burdę? Wojownik. A jeżeli wybrałbym podstęp? Z tym? Najeźdźca. Okej, okay, ciekawe wybory. Ale wybierzemy sobie tego. Paladyna. Dobra, paladyny to samotnicy, którzy całe życie hartują swoje ciała i umysł. Kombinacja magii ochronnej i najcięższej zbroi sprawia, że są odporniejsi niż można sobie wyobrazić. Wspaniale, ja bardzo lubię grać tankami, którzy preferują magię obronną, leczącą, tego typu. I dobrze mi się w tym przy czymś takim czuję. Dobra, więc zaczynamy. Fallen God, creator and destroyer of worlds, hear my vow. Ależ mi to Warhammera przypomina.
hear my vow. My vow of defiance. Ten przeciwnik jest w grze. Keystone, masyw ręki Boga. Inny czas, inna wojna. Taki wielki fucker spłynący zanad oceanu, że nie będziemy walczyć z tym czymś. Either way, our quest for Antanas nears a conclusion. I hope he's worth all the men we've lost on our way here. Okej, okay, ten pan chce zatańczyć. Walka z Hogha. Walka z demonami stanowi poważne wyzwanie. Żeby nauczyć się jej podstaw, zbliż się do stojącego przed tobą marudera za pomocą Elki. Rada? Nie potrzebujesz tego? Naciśnij. No, potrzebujemy, więc co ja się troszkę tutaj... Może troszeczkę pod szkole. Najważniejsze w walce, bla 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 bla. Koncentracja, zwykle użyj R3, by zwrócić uwagę. To pamiętam. Okej, okay. Odbijamy. Wrogie polegają tym samym regułą co ty. Możesz nimi zachwiać, tak jak maruderem. To idealny moment na wyprowadzenie ciosu. Spróbuj go teraz trafić. Radę, niektóre bronie pozwalają wprowadzenie różnych ciosów. Nie każdy atak jest optymalny w danym momencie. Nie przestawaj. Okej. Okay. Możesz też oczywiście stosować uniki w dowolnym czasie. Wychyl w lewo lub prawo, przytrzymując i naciskając X. Rada. Wróg nie może cię tknąć, kiedy się turlasz po ziemi. Nie dotyczy chwili, gdy wstajesz lub padasz. Okej. Okay. Mocne ataki działają podobnie jak szybkie, ale cenią z większe obrażenia jest ich powolność, żeby poważnie zranić marudera. Pięknie. Możesz poprawić kolejnym mocnym atakiem. Atak za pomocą R2 to bezpieczne. Maruder nie zdąży dojść do siebie. Rada, w dalszej części gry przyjdzie ci takie ryzyko oceniać samodzielnie. Pięknie. Zarządzanie energią. Druga najważniejsza rzeczą podczas walki jest zarządzanie energią. Pomarańczowy pasek w dolnej części ekranu to twoja energia. Uważaj na nią podczas walki. Z czasem się regeneruje, a twoje działania ją zużywają. Przy okazji gratuluję zwycięstwa. Naciśnij X, żeby rozpocząć swoją przygodę. Rada. Wszystkie trzy paski w dolnej części ekranu, zdrowie, czerwone, energie pomarańczowe i magia niebieskim można wydłużać. Yeah. Odblokowano zestaw demonicznych broni. Tak, to jest jakiś zestaw, który ja dostałem w DLC przeznaczonym za kupienie gry.
I cóż. Czy ja tu mam jakieś tam właśnie inne bronie. nie to chciałem. Tutaj. Właśnie, jak widzicie, już mam tutaj jakieś mocniejsze, troszeczkę tam mocniejsze bronie. One głównie wyglądają, czy trochę inaczej wyglądają, ale mam sztylety, mam na przykład miecz, który jest troszeczkę mocniejszy. O, coś takiego, tylko wygląda dziwnie. Mam jeszcze młot, który wygląda całkiem fajnie, ale jest generalnie dużo powolniejszy. Ale ja go nie chcę, ja chcę używać tego swojego, ponieważ nie podoba mi się w tym mieczu jedna zasadnicza rzecz. On cały czas gubi jakieś iskry. Mnie to wkurza. Jakby muchy mi latały przed oczami. Poza tym nie lubię takich wspomagaczy na samym początku gry. Jedziemy ze standardowymi rzeczami. No. Dodatkowo, mam może coś jeszcze ciekawego? Nope. No to w takim razie idźmy zobaczyć, gdzie jest nasz przyjaciel. Coś mi wyrzuciłeś? Nie. W takim razie, Iliachu? Możesz się uczyć od razu. I grafika też nie jest zła. Pewnie zastanawiacie się, czym odróżnia się wersja PS4 od wersji na przykład PC-towej. Tym, że jest mniej efektów cząsteczkowych, słabszy framerate i generalnie powinno być stałe 30 klatek na sekundę zamiast 60 na PC-cie. I to są główne. No i troszeczkę gorsza grafika. Ale to oczywiste, bo konsola jednak nie jest tak mocna jak PC. Okej, pogadajmy z nim. It's locked. Krwawisz. You're still losing blood, Kazlo. The Rogar got you good. I didn't let you out of prison to worry about me. Mm-hmm. Musisz przeżyć. You're no use to me if you bleed to death. I will try to spare you the inconvenience of my death. Kocham gry w stylu, jak to zrobił Mass Effect. Daję wam jakąś propozycję odpowiedzi, która tak naprawdę niewiele ma wspólnego z finalną odpowiedzią, a jedynie kontekstowo zgadza się z tym, co powiecie. Tego nie lubię. Wolę wybierać opcje dialogowe, które faktycznie mój bohater chciałby wypowiedzieć. Jak otworzy te drzwi? There must be some way to open this door. A switch perhaps, or a key. Okej. Więc trójkątem przełączam się też na broń w dwie ręce. Może być, możemy tak połazić troszeczkę. I musimy znaleźć sposób na otwarcie drzwi. Więc to były tak. Wchodzimy tutaj w takim razie. Otwórz proszę. Generalnie gra mi się bardzo podoba. Graficznie jest świetna. Wygląda ciekawe. Ostrożnie, nie wszyscy progowie są demonami, ale każdy nieprzyjaciel ma swój schemat zachowań. Niektórzy są na przykład ślepi, więc nie zawsze musisz się z nimi mierzyć. Warto w takich wypadkach zachować ciszę. Okej, ja sobie dzięki temu od razu tutaj podejdę. Myślałem, że mnie zabije. Poszedłem jednak zbyt blisko. Ale co mi się podoba w tej grze, to przede wszystkim design. Design jest zajebisty, że się tak wyrażę. I naprawdę przypomina Warhammera. Będziemy sobie powolutku tutaj szli. Że może być kilkunastu innych przeciwników w okolicy. Zapewne będzie, bo gry z typu Souls mocno takie można tylko naładować. Oh yeah. Pięknie. Tak, przytrzymując klawisz odpowiedni, możemy naładować swój silny atak i wtedy mocniej przywalić przeciwnikowi. To jest na pewno korzystna rzecz. To widzę na dole przeciwników. Widzę dwóch. Tak jest, dwóch, ale bez większego problemu się nimi uporamy. Okej. Okay. Czy tam jeden został? Który prawdopodobnie mnie chyba nie usłyszał. Doskonale. Szybko zregenerowana energia. Auć. Źle. Muszę wyczaić dokładnie jak daleko sięga mój miecz. Bo to jest podstawa jednak w grach tego typu. Sprawdzić, dokąd możecie... dzień dobry. Dokąd możecie pozwolić sobie na atak. Modlitwa, nie chcę modlitwy, chciałbym, X-em się przeturlać, ależ jestem powolny w tej zbroi. Jak to mi się właśnie podoba, ociężałość. Nasza postać wymaga od niej dużego wysiłku przeturlania, powiedzmy, w ciężkim pancerzu, to jest świetne.
Pusta butelka. Doskonale, to jest jeden z fajniejszych dropów, jakie można mieć, ponieważ zwiększa naszą maksymalną ilość potionów. Co jak najbardziej się przyda. Natomiast są jeszcze jakieś regały, które rozwalę. No i świetna też fizyka obiektów jak na razie. Okej, zobaczmy. Coś tu jest ciekawego. Nic już nie widzę. W takim razie idziemy dalej. Musimy znaleźć ten klucz. Znajdź klucz. Znajdź klucz, znajdź klucz, znajdź klucz, znajdź klucz, znajdź klucz. Okej. Tego pana wyciachamy w ten sposób. Zachodząc przeciwnika od tyłu, można wykonać tak zwane finisher. It does not feel like poison in my veins, more like liquid darkness. We have seen with others what happens next. Eyesight goes first, then follows sanity. Brother William, Brother Peter and I won't let the disease take us. We will choose death before it chooses us. To jest bardzo fajne, są dynamiczne cienie, zobaczcie, postać też rzuca cienie, to jest bardzo fajnie zrobione, światło padające z okna, naprawdę ładnie. To trzeba przyznać, kunszt graficzny jest na bardzo wysokim poziomie. Tu mi jest właśnie CD Interactive niezwykle zaskoczył, że opanował posługiwanie się w zasadzie technologią, która potrafi zapewnić tak ładny obraz. Ale. Więc tak, wiemy już, że panuje tu jakaś zaraza lub coś, co po prostu zmieniło nieszczęśników. Okej. Go pada sobie od razu też. Wykończymy normalnie? Coś, co wykończyło tych nieszczęśników, i jest to jakaś choroba. Prawdopodobnie demony coś roznoszą. Tak jak mówię. The fires on the horizon. They are spreading towards our village. I beg you, be careful. Something evil is happening. I can feel that. You can always seek refuge here, in the monastery. Whatever happens, Antanas can save us. Please? Please, be safe. Okej, dobra. Sprawdzimy, co jest tam dalej. Warto zapamiętać położenie tego magicznego portalu, a także innych. Portal otworzy się, kiedy pokonasz potężnego wroga. Jeden wróg, jeden portal. Rada. Po drugiej stronie zawsze znajdziesz jakąś nagrodę, ale nie zawsze będzie darmowa. Okej. Okay. Więc tutaj po prostu chyba po zabiciu bossa możemy się cofnąć. Tam widzę już przeciwnika, który ma halabardę. Aż się spulować. Nie będę z tobą na pewno tu walczyć! Czemu mnie trafiłeś, machając toporem do moją głową? Okej, okay. Na tym byśmy skończyli. Doskonale. Stał ci 1% życia, ale i tak nie trafiłeś. Dobra, ta walka poszła koszmarnie w moim wykonaniu. Ale mam nadzieję, że później się już jakoś przyzwyczaję do sterowania. Na razie, wiecie, dawno nie grałem na padzie też. To można uznać, że jeszcze się troszkę uczę sterowania. No, jest to gra, która, nie ukrywam, jest dla mnie trochę nowa. Mechanika gry jest podobna z Dark Souls. Ale nie jest taka sama. Co dostaliśmy? Okruch energetyczny. Okej, nie mam pojęcia, do czego to służy. Później sobie poczytam. Nie chcę w tym odcinku marnować waszego czasu. Chciałbym zdobyć klucz i móc przejść dalej. To było całkiem ciekawe. Może się uda też... Wow, dzień dobry. Świetnie. Został wykoszony. Tam widzę kolejnego. To teraz tarcza. Doskonale. Jeszcze jeden? Coś słyszałem? Nie. Co tu mamy zatem? I ogromny klucz. Wielgachny. No okej. Okay. Wróć do kaslo. Cudownie. Czyli możemy sobie już nie tracąc czasu iść dalej. Ta gra jest cholernie ciemna, ale design tej lokacji, o matko boska, jak tu jest dobrze fajnie to jest zrobione, to aż mnie zapiera, powiedzmy tak, zapiera mi dech.
bo City Interactive stworzyło jak na razie niezwykle klimatyczne lokacje. I czemu mi to się podoba? Bo mi to przypomina Warhammera, o czym już mówiłem na wstępie. Warhammer generalnie jest to dark fantasy i ta gra naprawdę mi tego Warhammera przypomina, więc to jest zrobione, to jest świetne. Dobra. I found a key. What are you waiting for? Open the door. Pomóż mi. I could use some help. Here. This might be useful. Co dostałem? Okej, okay, chyba dostałem. O, tam coś jeszcze jest. Miksturę leczenia. These things keep coming. We fight back, but... Może teraz skorzystam z jednej. Too many of them. It's sickening to see them move. Their limbs twist and turn in ways they're not supposed to. And their smell. It's like fire and death creeping up your nose. One of the creatures we were fighting spat on us. The saliva hit my eye. It burned, and it burns deeper into me. Czyli faktycznie jakby przenosiły jakąś chorobę. Dobra, wchodzimy. Like a boss. Fucking Sauron is coming! A przynajmniej się przywitał. Honorowy. Co to mi spierdoli? Dobra, więc mamy... What the fuck? Dlaczego tak szybko? Dobra. Okej. Okay. Mamy właśnie pierwszego bossa. I głównym pomysłem będzie wykorzystanie naszego zaklęcia, które... Trafi robić taunta. Generalnie kilka razy gdzieś punktować. Nie bójcie się wykorzystywać zaklęć przeciwko przeciwnikowi. To jest naprawdę opłacalne. Zwłaszcza, że jak widzicie, on ma też jakieś zaklęcia obszarowe. Wezmiemy to drugi raz. Dobra, zdjął się pancerz. To mi się bardzo podoba w tej grze. To, że przeciwnicy zmieniają taktykę walki w zależności od swojego stanu. Zobaczcie, na górze są takie cztery paski zdrowia wroga. I w zależności od tego, jak tak naprawdę przeciwnika potrubujemy, on zmienia swoją technikę walki, zyskując też moc. Widzę, że tego już nie obronię, muszę pamiętać. Jedno trafienie. Mocno bije skubaniec. Auć, auć. Dobra, odpaliło mi się to. Muszę do niego znaleźć dobry sposób. Okay, tu się przewrócę. Wezwę swojego stronnika. Stróża raczej. Tamtego miałeś atakować! No właśnie. Okay. Miecz w dwie ręce. I oczywiście nic nie trafiam. Doskonale. Idzie dobrze. Na razie. Prawda, jeszcze jeden atak i chyba zdejmę mu kolejny pancerz. Może się uleczę troszeczkę. Pięknie. Ja, raz, jeden atak. Ach, myślałem, że jest... mam problemy z wyczuciem, jak daleko sięga mój miecz. Cholera. Ależ masz pawęż. Świetnie, o to mi chodziło. Dobra, zdjął z siebie kolejny element. A ja w takim razie wykorzystam swój.
Tak, jest to, atakuj. Doskonale. Trzecia faza. To jest najbardziej kozacka. Do widzenia. Bardzo ładnie. Okej, okay. Co dla niego dostanę? Pierwszy strażnik pokonany. Zajebiście. Miecz mu podrybuje. Albo kawałki zbroi. I zniknął. Dobra, 1222 doświadczenia. Po czym mamy drop. Dropy są chyba losowe w tej grze. Zapieczętowana runa i wielki miecz. Interesujące. Dobra, ja bym chciał przeczytać, jak dokładnie działają kryształy zapisu. O właśnie. Doświadczenie uzyskane za pokonanie wrogów nosisz przy sobie, dopóki nie zdecydujesz się go poświęcić lub nie zginiesz. Im więcej go nosisz, tym większe łupy zostają po powalonych wrogach. No, całkiem ciekawa mechanika. Jeżeli jednak nie chcesz tracić doświadczenia, które obecnie masz, przechowuj je w okruchach zapisu takich jak ten. Chroni on przed utratą doświadczenia po śmierci, ale też zeruje modyfikator szansy na łup, więc jest coś za coś. Za doświadczenie przechowywane w okruchu zapisu otrzymujesz punkty atrybutów i zaklęć. Przytrzymaj L2, aby zamienić doświadczenie za punkty zaklęć, albo R2, jeżeli chcesz je zamienić na punkty atrybutów. Zmianę możesz dokonać na ekranie rozwoju postaci, stojąc przy okruchu zapisu. Rada. Naciśnij to, aby jeśli nie chcesz teraz przechowywać doświadczenia, w innym razie naciśnij, żeby wypróbować przechowywanie. Bardzo chętnie spróbuję. I tu mamy właśnie teraz samą uczek i możemy użyć L2, aby wydać doświadczenie na punkty zaklęć, R2, aby je wydać na punkty atrybutów. Ja bym chciał mieć punkty atrybutów, więc R2. Ok. Tutaj z kolei mamy nasze punkty atrybutów, za które możemy kupować. Okej. To mamy też wagę, którą będziemy musieli pilnować. Dobra. Czyli co? Mamy aktualne doświadczenie prawie 1900, więc wydamy je na punkty atrybutów. Jeden punkt, drugi punkt, trzeci punkt. I żeby się nie zmarnowało, to od razu więcej. Plus mamy teraz możliwość właśnie rozdania sobie. Moment, tu strasznie jest. Ojej, sterowanie, jeszcze raz. A, dobra, to w to wchodzę. I teraz tak, jeszcze momentom, ekwipunek. Dostałem duży miecz jakiś. Miecz. Okej. Wielki miecz. Wymagana siła 15, skalowane z siłą 3%, obrażenia 5, puste gniazdo. Więc dostaliśmy miecz tego kolesia. Koszt wykorzystania w energii jest aż 190, moc 100, waga 3. Czy ja chcę wymieniać ten miecz? Może. Ale i tak na razie dodam sobie w takim razie do siły wszystko. Doskonale.
I powiem wam, że chciałbym sobie jeszcze rozwój postaci. Użyj go. Uzupełniono co? Aha, uzupełniono i pewnie zapisano grę, prawda? Tak jest. Zapisano grę i uzupełnimy. Jak widzicie, tutaj są takie kamyki, które latają dookoła, więc nie możemy też bez końca to robić. I ja bym chciał jeszcze w tym odcinku sobie przejść, zobaczyć... Albo nie, zapisałem grę. To na razie tutaj wam podziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym. Mam nadzieję, że się podobał i pójdziemy sobie jeszcze tam zobaczyć ten kryształ, bo on się powinien teraz aktywować po zabiciu silnego przeciwnika. Więc jeszcze raz do zobaczenia i hejpa!